Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś już przedostatni dzień naszego jogowego kalendarza adwentowego, czyli 23 dzień naszej wspólnej przygody. No i dzisiejsza praktyka to yoga yin. Będziemy trochę otwierać biodra, ale to będzie bardzo relaksująca praktyka. Będziemy długo w pozycjach, więc na pewno zdążycie się zrelaksować, uziemić, wyciszyć, trochę zwolnić. No i co potrzebujemy do naszej dzisiejszej praktyki? Oczywiście taki wałeczek nam się przyda, ale zawsze powtarzam, nie musimy mieć takiego samego wałka. Może to być zwinięty koc, poduszka, cokolwiek, co przypomina kształtem taki wałek. W zasadzie do dzisiejszej praktyki taka większa poduszka będzie naprawdę jak znalazł, więc zaczniemy sobie od siadu. Możemy właśnie usiąść sobie czy na kocu, czy na poduszce, po to, żeby złapać kilka wdechów i wydechów. Siadamy tak, żeby biodra były wyżej niż kolana, żeby plecy były proste. I zaczynamy sobie od oddechu naturalnego, czyli tak jak zwykle zaczynamy. Oczy zamknięte. I obserwujemy przez moment oddech. Obserwujemy wdech, obserwujemy wydech. Tak jakby to się trochę działo poza nami. W żaden sposób się nie angażujemy w ten oddech. Staramy się go obserwować z taką zupełną obojętnością. Zauważmy sobie, jak długi jest wdech, jak długi jest wydech. Zwróćmy uwagę na to, czy dłuższy jest nasz wdech, czy dłuższy jest wydech. Czy zarówno wdech i wydech trwa tyle samo? Zwróćcie sobie na to uwagę. Zauważcie, jak spokojnie oddech zaczyna się powoli wydłużać. Delikatnie pogłębia się. Nie dlatego, że robimy to siłą woli, tylko dlatego, że to się po prostu dzieje samo. Oddech się sam uspokaja. Ciało się rozluźnia. Poczujcie, jak wasze ciało robi się ciężkie. Jakby się trochę roztapiało.
i przenosimy z powrotem uwagę do oddechu, zauważając, jak wygląda w tym momencie. Zostańmy jeszcze na 3 oddechy. Weźmy jeszcze jeden wdech i wydech. I pomalutku otwieramy oczy i przechodzimy do naszej pierwszej yin pozycji. Schodzimy z wałka, kładziemy wałek sobie z tyłu za plecami wzdłuż maty. Tę pozycję już na pewno znacie. Jest to moja ulubiona pozycja. Myślę, że wiele z Was też przepada za tą pozycją. Łączymy stopy razem. Przyklejamy się lędźwiami do wałka. I kręg po kręgu zaczynamy się kłaść na wałku. Możecie sobie zawsze podłożyć coś jeszcze pod głowę, jeżeli czujecie, że Wasza głowa opadła za bardzo w dół i jest Wam niewygodnie. Zawsze można jakiś zwinięty kocyk albo poduszeczkę sobie podłożyć. Będzie zdecydowanie przyjemniej. Wnętrza dłoni kierujemy do sufitu. I staramy się rozluźnić tutaj całe ciało. Poczujcie ciężar swojej głowy. Ciężar barków. Łokci. I dłoni. I poczujcie sobie, jak całe plecy są doklejone do maty, do wałka. Poczujcie, jak całe biodra się rozluźniają. Poczujcie ich ciężar. I poczujcie ciężar kolan. Poczujcie, jak opadają kolana w dół, powodując, że w taki pasywny sposób otwieramy biodra. Poczujcie też ciężar swoich kostek i stóp. I zauważcie, jak ciężkie jest całe Wasze ciało. I stąd powolutku najpierw łączymy kolana ze sobą i stawiamy stopy na macie. Dajmy sobie moment. I teraz powoli doprostowujemy obie nogi. Najpierw jedną,
i za chwilkę drugą. Rozluźnijcie stopy, tak żeby opadły na boki. I teraz odkręcamy wnętrza dłoni do podłogi. I od czubka głowy, kręg po kręgu, zaczynamy się podnosić. Powolutku. I usiądźmy sobie z wyprostowanymi plecami. Wyciągamy czubek głowy do sufitu. I przez moment neutralizujemy tę pozycję. Tu mieliśmy otwarcie klatki piersiowej. Więc dajmy sobie jeszcze momencik na przyswojenie, na przetrawienie tej pozycji. I teraz odkładamy prawą dłoń na zewnętrzną stronę lewego uda, lewa dłoń na wałek i robimy delikatny skręt. Tutaj nie chcemy się za bardzo dokręcać, chcemy leciutko na takie 20% się skręcić. Ciało tutaj też jest rozluźnione. Nie generujemy żadnych napięć. I pomalutku wracamy do przodu, zmieniamy stronę. Teraz lewa dłoń na zewnętrzną stronę prawego uda i prawa ręka za plecy. Leciutki skręt. Powoli wracamy do przodu i teraz przenosimy wałek do przodu. Przejdźcie sobie do klęku podpartego. I teraz zrobimy tak zwaną pozycję gołębia, czyli wyciągniemy sobie prawe kolano do przodu i teraz wysuwamy prawą łydkę w przód i wycofujemy lewą nogę do tyłu. Jakby oryginalnie ta pozycja powinna wyglądać tak, że mamy przed sobą tą łydkę, ale tutaj musimy szanować nasze kolana. Mamy tylko jedno kolano, dwa kolana właściwie, ale po jednej sztuce. Więc jeżeli czujecie, że wycofuje Wam się pięta w stronę krocza, to dobrze, to tak zostawiamy. Jeżeli czujecie, że nawet w tej pozycji Wasze kolano Was boli, to możemy wtedy zrobić taką pozycję 90-90 i opieramy się na wałku, jakby jesteśmy, nasza prawa łydka jest z przodu i opieramy się na wałku w ten sposób. Jeżeli czujemy, że możemy zrobić gołębia, biodra mamy tutaj w jednej linii, czyli kości biodrowe skierowane do maty i możemy odłożyć sobie ręce i brodę na wałek, albo możemy zostać sobie też na łokciach. Dajmy sobie dosłownie kilka oddechów. Lewe biodro delikatnie ciągniemy w stronę maty. Zostańmy jeszcze na 3. I jeszcze 2. Ostatni wdech. I wydech. I tutaj powoli podnosimy się do góry. Odłóżcie dłonie do maty. Chowamy prawe kolano, wracając do klęku podpartego. I delikatnie pobujajcie biodrami na boki.
jakbyście chcieli odłożyć biodra do ziemi, raz na jedną, raz na drugą stronę. I zatrzymujemy się, wyciągamy lewe kolano do przodu i lewą łydkę, wycofujemy prawą nogę do tyłu. I tak samo sprawdzamy, jak się czuje w tej pozycji nasze lewe kolano. Jeżeli niedobrze, to opadamy na lewy pośladek, robimy 90-90 i kładziemy się przodem do łydki. Jeśli tutaj jest ok, to tak samo możemy się położyć na naszej poduszce, wałku. I dać sobie moment. Tutaj na pewno poczujecie rozciąganie pośladka, ale też sobie tutaj pracujemy nad otwarciem lewego biodra. Zostańmy jeszcze na 5 oddechów. Ostatnie 2. I jeszcze jeden wdech i wydech. I pomalutku podnosimy się do góry, odkładamy dłonie do maty, chowamy lewe kolano. Znowu znajdujemy się w klęku podpartym i bujamy biodrami na boki. W ten sposób rozluźniamy trochę biodra. I zatrzymujemy się w centrum. Teraz siadamy sobie na piętach. Kolana szeroko, tak na szerokość maty. Podjeżdżamy sobie wałkiem czy poduszką, tak żeby wałek był między nogami. I kładziemy się na wałku, przytulamy się do niego dosłownie na kilka oddechów. Możecie położyć czoło, możecie położyć policzek, jak wam wygodnie. Rozluźniamy tutaj kręgosłup. Zostańmy na ostatnie 5. Jeszcze 2. I jeszcze 1. Spokojny, głęboki wdech. I wydech. I powoli podkładamy dłonie blisko klatki piersiowej. Kręg po kręgu. Podnieście się do góry. No i stąd siadamy sobie z powrotem na poduszkę. W siadzie skrzyżnym, połączcie dłonie na wysokości mostka. Weźcie jeszcze jeden wdech i wydech. I podziękujcie sobie za dzisiejszą praktykę, za swój czas, za przestrzeń, którą sobie zorganizowaliście. I podszyjcie dłonią o dłoń. Połóżcie rozgrzane dłonie na oczach. I stopniowo zaczynamy otwierać oczy. Odsuwamy dłonie od twarzy
I ja Wam również bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą praktykę. No i do zobaczenia na jutrzejszej, ostatniej praktyce z naszego jogowego kalendarza adwentowego. Dajcie mi znać, jak się dzisiaj czujecie, jak czujecie się po tych 23 dniach. Będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, namaste.